Dobra, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Ło! Cieszę się, że pierwsza osoba zdecydowała się wesprzeć mój kanał. Dzięki wielkie bóly, pozdrawiam. Siema! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam ostatnio zakupiony sprzęcik z Decathlonu. Po angielsku jest to push-up wheel. Takie wiecie, stojaczki jak do pompek z takimi roleczkami na dole. Bardzo ciekawy przyrząd, pokażę Wam kilka ćwiczonek i naprawdę mocno wjeżdża, więc postaram Wam się to zaprezentować i może zachęci to Was do kupna. Zapraszam! W zestawie przy zakupie mamy wszystkie ćwiczenia na kartce pokazane, takie jak widzicie właśnie tutaj, i postaram się kilka z nich tutaj wykonać, może nie wszystkie, ale kilka z nich, żeby Wam to pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Lecimy! Możemy sobie zdjąć te rolki. Jak widzicie, odczepiłem roleczki, zostaje sama podpórka i mamy podpórki do pompeczek. Te podpórki, jak widzicie, są bardziej wypukłe, dzięki temu mamy po prostu trudniejsze zadanie do wykonania, jeśli chodzi o pompki. A jeśli chcemy mieć po prostu zwykłe podpórki do pompek, bez żadnego wypukłego punktu, to po prostu możemy to zdjąć i mamy zwykłe podpórki do pompek. Teraz słuchajcie, bo mam dla Was bardzo ciekawy trik, ponieważ po przejechaniu około 5 km na tych roleczkach, po zrobieniu czegoś takiego mamy 4 takie roleczki, więc jak najbardziej się to po prostu opłaca. Teraz się pewnie zastanawiacie, do czego mi są te 4 roleczki. Ano, jak były te 2 na ręce, to tak teraz kolejne 2 będą po prostu na nogi. Dobra, te 2 roleczki po prostu odczepię, które pójdą na nogi. A 2 roleczki zostawiam tak, jak były. Wasza kreatywność, możecie łączyć wszystko tak, jak Wam się po prostu podoba i tak, jak Wam się po prostu lepiej będzie ćwiczyło. Na pewno fajne jest to, że jest bardzo dużo wariantów i można powiedzieć, no, że wiecie, nie jest to takie monotonne, że każdego dnia możecie sobie zmienić na coś innego. Ja oczywiście na tym nie ćwiczę codziennie, ale no sami wiecie, jednego dnia możecie zrobić sobie kilka takich ćwiczeń, za 2 dni na przykład zmieniacie trochę, robicie coś innego i jak najbardziej wszystko może pasować. Jeśli chodzi o odczucia po pracy na tego typu sprzęcie, na pewno jest to inna praca, niż byście na przykład robili zwykłe pompki, a robienie pompek właśnie na tych roleczkach, ponieważ dochodzi tutaj więcej takich elementów stabilizacji, gdzie musicie troszeczkę spiąć swoje ciało. I Wam się tutaj przyznam szczerze, że po pierwszym dniu, gdzie zrobiłem sobie takie próbne ćwiczonka na tym, była to bodajże jedna seria każdego takiego ćwiczonka, bo nie wiem, tam 8 powtórzeń, coś takiego, to na następny dzień miałem w okolicach tutaj klatki piersiowej i brzucha w miarę takie mocne zakwasy, takie troszeczkę inne niż zawsze. No i sama praca na tym, jak się po prostu wykonuje te ćwiczenia, mówi Wam, nigdy wcześniej nie wykonywałem tego typu roboty, że po prostu no różni się to troszeczkę od takiej zwykłej pracy, tak jak mówię, zwykłe pompeczki i tego typu rzeczy, więc jak najbardziej polecam i zobaczymy, będę na tym co jakiś czas trenował i
zobaczymy, co to przyniesie za korzyść. Ja Wam mogę to jak najbardziej polecić. Pokazałem Wam tylko tutaj cząstkę tych ćwiczeń. Jeszcze więcej macie w tej książeczce, która jest zawarta w zestawie do tego. Ale i tak, oprócz tych ćwiczeń, sami możemy jakieś swoje ćwiczenia na tym wymyślić, coś pokombinować, może wpadnie Wam coś nowego i naprawdę może się to po prostu nie nudzić. I to by było na tyle. Znalazłem jeszcze dla Was te uchwyty na stronie Decathlonu, link macie w opisie, a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło, siema!